Wyobraźmy sobie, że mamy szklaną pałkę albo jakiś pręt. I teraz wiemy, że od pocierania typowy ładunek, jaki uzyskujemy, jest rzędu mikrokulomba, a to jest 10 do potęgi minus 6 kulomba. A to jest około 10 do potęgi 13 ładunków elementarnych. Czyli to jest całkiem sporo ładunków elementarnych. I teraz, aby policzyć pole elektryczne od takiego obiektu, jak na przykład ta szklana pałka, musielibyśmy wysumować po wszystkich tych ładunkach. I to jest zadanie trudne i zadanie niepraktyczne. Robi to się na ogół inaczej. I teraz chciałbym pokazać właśnie na przykładzie, jak liczymy wtedy pole elektryczne. Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie tą pałkę czy pręt. O, wygląda jakoś tak, prawda? I długość niech będzie L. To jest długość tej pałki czy pręta. I teraz, proszę Państwa, całkowity ładunek, jaki jest zgromadzony, niech będzie Q. To jest całkowity wypadkowy ładunek, jaki zgromadzony jest na tej pałce. I teraz zakładamy, że ładunek ten jest rozłożony w sposób równomierny, prawda? Na całej długości, w sposób równomierny. Definiujemy teraz gęstość liniową ładunku, oznaczmy sobie to przez lambda, i definiujemy to jako Q, czyli ten całkowity ładunek, podzielone przez długość tego pręta. Całkowity ładunek przez długość. I to jest dokładnie nasza gęstość liniowa. Lub inaczej możemy zapisać, że w takim razie ładunek wypadkowy, jaki zgromadzony jest na tym obiekcie, to jest gęstość liniowa razy długość. Ok? No i teraz w dalszej części założymy, że pręt ten jest bardzo cienki, tak, że liczy się tylko długość. Czyli mamy taką linię ładunków. Ok? Teraz dalej założymy, że Q jest większe od zera. W dalszej części załóżmy sobie tak dla przykładu, że Q jest większe od zera. No i tutaj lambda będzie większe od zera. Czyli mamy pręt naładowany ładunkiem dodatnim. No i teraz jak podchodzimy do tego problemu? Najpierw sobie narysujmy sobie osię. To jest oś Y. A to jest oś X. Teraz narysujmy sobie tą pałkę, tylko może innym kolorem sobie narysujmy, na przykład na niebiesko. I to wygląda mniej więcej, o, tak. I teraz patrzymy na jakiś malutki kawałek, na przykład na ten. Patrzymy na ten malutki kawałek i to jest w punkcie X. A, jeszcze może powiemy, że w takim razie tu jest teraz minus L podzielone na 2. A tu jest L podzielone na 2. Ok? Zakładamy, że 0 na osi X jest dokładnie po środku tego pręta. Czyli mamy od minus L podzielone przez 2 do L podzielone na 2. No i teraz tutaj ten punkt oznaczmy sobie X. To jest tam, gdzie patrzymy na ten malutki kawałek tego pręta. I tutaj rozmiar tego kawałka niech będzie DX. To jest rozmiar tego kawałka. DX jest bardzo, bardzo malutkie, zmierzające do zera. Ja teraz wiem, jaki ładunek jest, proszę Państwa, na tym tutaj malutkim, zaznaczonym kawałku. To jest po prostu lambda razy dx. To jest po prostu gęstość liniowa razy dx, czyli razy szerokość tego tutaj zaznaczonego paseczka, prawda? Czyli wiem, ile tam jest ładunku. No i teraz my będziemy liczyć pole elektryczne w tym punkcie, ok? W tym punkcie oddalonym od pręta o A. Czyli liczymy pole elektryczne dokładnie w tym punkcie po środku tej pałki. Teraz tą odległość oznaczmy sobie przez R. Tą odległość oznaczamy sobie przez R, a ten kąt oznaczamy sobie przez alfa. Czyli mamy R i alfa, prawda? No i teraz narysujmy sobie pole elektryczne od tego kawałka. Czyli liczymy jeszcze raz, na razie liczymy pole elektryczne tylko i wyłącznie od tego zaznaczonego kawałka o szerokości dx. Jeśli teraz ładunek jest dodatni tego pręta, no to my wiemy, jakie będzie pole, bo możemy ten malutki kawałek traktować jako ładunek punktowy i pole elektryczne będzie wyglądać tak. Prawda? I to, proszę Państwa, oznaczmy sobie jako DE. DE to jest właśnie natężenie pola elektrycznego pochodzące od tego malutkiego kawałka pręta. Teraz możemy rozłożyć to pole na składową x-ową oraz na składową y-ową, prawda? Możemy sobie rozłożyć na składową. To będzie dy razy wektor jednostkowy y, a tutaj będziemy mieli dx razy wektor jednostkowy x. Czyli rozkładamy sobie nasz wektor de, rozkładamy sobie na dwie składowe. Rozkładamy sobie na składową x-ową oraz na składową y-ową. Zawsze tak możemy zrobić, prawda?
No to zapiszmy sobie teraz tak, że w takim razie te pole elektryczne pochodzące od tego malutkiego zaznaczonego kawałka równa się tak dEx razy wektor jednostkowy x dodać dEy razy wektor jednostkowy y. Dobrze, x i y to są wektory jednostkowe wzdłuż osi x i y. Tutaj na rysunku ja dodam, zauważmy, że dEx jest mniejsze od zera, a dEy jest większe od zera. Prawda? Jeśli założymy, że ładunek pręta jest dodatni, to dEx jest ujemne, tak jak widzimy, strzałka jest skierowana w lewo, a dEy jest dodatni, bo strzałka jest skierowana do góry. Możemy sobie teraz natychmiast zapisać, jaka jest długość wektora dE. Długość wektora dE równa się k razy, teraz ten ładunek jaki jest, dq, podzielone przez r do kwadratu, prawda? Czyli to jest ta k, czyli ta nasza stała, którą zawsze mamy. dq to jest ładunek zgromadzony na tym malutkim kawałku pręta. R do kwadratu to jest odległość od tego kawałka do punktu, w którym liczymy natężenie pola elektrycznego. Tutaj może dodajmy jeszcze, że oczywiście r do kwadratu możemy wyrazić sobie przez x i a. To jest a do kwadratu, dodać x do kwadratu, stwierdzenia Pitagorasa, prawda? A to jest odległość między tym punktem a prętem, a x to jest odległość tego kawałka pręta od tutaj punktu 0. Tu jest punkt 0, prawda? To jest stwierdzenie Pitagorasa. A mamy też jeszcze, że dq równa się lambda razy dx. Dobrze. Teraz zróbmy kolejny krok. Co to jest dEx podzielone nad dE? OK? Proszę zobaczyć. To jest długość tej strzałki w kierunku x-owym do długości tej strzałki, prawda, tego natężenia pola elektrycznego. No to jest nic innego. Proszę zobaczyć, że ten kąt tutaj to jest tak samo kąt alfa, prawda? To jest dokładnie ten sam kąt, który mamy na dole, to jest dokładnie ten sam kąt, a więc to się równa cosinus alfa, prawda? Długość strzałki w kierunku x-owym do tej długość strzałki dE to jest dokładnie cosinus alfa, a cosinus alfa to jest także x podzielone nad r. Jak popatrzymy, prawda, tutaj mamy x, a tutaj mamy r i tutaj kąt alfa to jest dokładnie, cosinus alfa to jest dokładnie x podzielone nad r. Czyli mamy, że dEx równa się dE razy x podzielone przez r, a to się równa, korzystamy z wzoru tutaj na k razy dq podzielone przez r do kwadratu, a to jest k razy dq podzielone przez r do kwadratu, ale tu jeszcze mamy x podzielone nad r, czyli r do trzeciej razy x. Teraz możemy sobie zapisać, że dEx równa się, i teraz tutaj najpierw napiszę, a zaraz wytłumaczę, to jest minus k razy dq podzielone przez r do trzeciej razy x. Może zaznaczę ten wzór tutaj, ok. Dlaczego tu pojawił się znak minus? Ano pojawił się znak minus, bo proszę zobaczyć na ten rysunek. Jeśli dq jest większe od zera, a tutaj sobie na tym rysunku założyliśmy, że ładunek jest dodatni, to dEx jest ujemne, tak jak powiedziałem wcześniej, prawda? Więc jak przechodząc z tego wcześniejszego wzoru do tego końcowego wzoru, musimy postawić znak minus, żeby dEx było ujemne, bo k jest dodatnie, r jest dodatnie, x na tym rysunku jest dodatnie, prawda? Bo jesteśmy po prawej stronie zera, więc dlatego pojawił się znak minus. Teraz robiąc dokładnie tak samo, wyliczymy dEy podzielone przez dE. I to, jak popatrzymy na ten rysunek, dEy, czyli ta strzałka pionowa podzielona do tego dE, to jest nic innego jak sinus alfa. To jest sinus alfa. A sinus alfa, jeśli popatrzymy na ten rysunek też dokładniej, a sinus alfa to jest dokładnie a do r. To się równa a do r, prawda? No i teraz możemy sobie teraz zapisać, że dEy równa się k razy dq podzielone przez r do trzeciej razy a. Proszę zobaczyć, że teraz znaki się zgadzają, ponieważ k jest dodatnie, dq jest dodatnie, a jest dodatnie, r jest dodatnie. I teraz jeśli dq jest dodatnie, to rzeczywiście dy jest większe od zera, bo strzałka jest skierowana do góry. Czyli to jest, proszę Państwa, nasze dy. To jest nasze dy. No to teraz jesteśmy gotowi, żeby napisać wzór na
natężenie pola elektrycznego, ja jeszcze wrócę do tego rysunku, piszemy teraz wzór na natężenie pola elektrycznego od tego malutkiego kawałka, tutaj zaznaczonego na niebiesko. To się równa. Najpierw składowa x-owa, czyli mamy tak, minus k razy dq podzielone przez r do trzeciej razy x razy wektor jednostkowy x, dodać k razy, teraz składowa y-owa, dq podzielone przez r do trzeciej razy a razy skład, razy wektor jednostkowy y. Teraz przypominam to, co żeśmy sobie tutaj napisali wcześniej, że r do kwadratu to jest nic innego jak a kwadrat dodać x do kwadratu, stwierdzenia Pitagorasa, oraz dq to jest lambda razy dx, gdzie dx jest właśnie szerokość tego tutaj tego malutkiego kawałka naszej pałki. Dobrze, czyli piszemy sobie tak, że r równa się a kwadrat dodać x do kwadratu pierwiastek, prawda? Oraz dq równa się lambda razy dx. I teraz możemy wyrazić to natężenie pola elektrycznego tylko i wyłącznie przez następujące parametry. Przez a, czyli odległość tego punktu od tego prętka, od tego pręta, oraz x, czyli położenie tego malutkiego kawałka, który teraz rozpatrujemy. No to zróbmy to. Czyli mamy tak, że dE teraz, jeśli podstawimy do naszego wzoru na dE, otrzymujemy, że to się równa tak, minus k, razy mamy tak, lambda dx razy x podzielone przez r do trzeciej, czyli mamy teraz a do kwadratu, dodać x do kwadratu do potęgi 3 drugiej razy wektor jednostkowy x, dodać k lambda dx razy a podzielone przez a do kwadratu, dodać x do kwadratu do potęgi 3 drugiej razy wektor jednostkowy y. I zaznaczmy sobie ten wzór. W kolejnym wykładzie będziemy kontynuować ten rachunek. Dziękuję.